No, po pierwsze muszę powiedzieć, że jego stójka też była lepsza niż myślałem, tak? Bo też na początku tak nie doszłem na mój dystans albo na. No nie rozgrzałem się tak dobrze w stójce i muszę powiedzieć, że miał dobrą stójkę. No i też wiedziałem, że przyjdzie to sprowadzenie i też dobrze obroniłem w pierwszej rundzie. I myślałem w pierwszej rundzie kontrola, nikt jest, trochę nikt się zmęczy i w drugiej rundzie to zobaczymy w stójce, jak będzie lecieć. Dobrze szło, lepiej. I no tam spektakularnie chciałem coś zrobić, nie wyszło, dobrze obronił to, obalił mnie, ale w gardzie czułem się dobrze i czekałem na to, żeby wstać z powrotem. On chciał mi na nogę. Ja obrony nogi trenowałem, spróbowali dużo przeciwników u mnie z skrętówki albo coś. Mam dobrą obronę na to i wiedziałem, jak na to zejdzie, że go mogę skończyć. No i kontrolę trzymam i skończyłem to. Broniłem to. Komentujący powiedział, że Robert Radomski wyraźnie jest słabszy kondycyjnie w tym pojedynku. Czułeś rzeczywiście, że jest taka przewaga w związku z tym, że jednak ty byłeś przygotowany, prawda, do swojego pojedynku na GMC 9? Tak, no ja kondycyjnie byłem na 5 razy 5 nawet, bo moja walka na GMC miała być 5 razy o 5, kontender na walkę o pas. No i ja miałem dobre powietrze i tak sobie myślałem, że kondycyjnie będę miał lepszą i będę mógł więcej robić presję na niego. Ta Kimura, czułeś, że była blisko, zanim uratowała Roberta, no, syrena kończąca. No to było takie ino pokazanie na punkty, że ja pracuję na to. Nie, on dobrze obronił, też miał siłę, ja tam siłowo nie chciałem walczyć z nim, bo on fizycznie był, mogę też powiedzieć, że był fizycznie nawet silniejszy ode mnie, bo on sodził na 80, ja bym dał radę na 7-7, to myślę, że on więcej zbił niż ja wagę. No fizycznie tam był chyba to silniejszy, ale myślałem, jakbym to minuta była, to bym dostał też Balacha albo Kimurę. Ta dźwignia na nogę, którą próbował zakładać, miałeś taki spokój, czy coś się działo, taki jakiś, nie wiem, powiedzmy, alarm się włączył? Nie, spokój, był spokój. Ja myślałem, że on idzie pierwszy na skrętówkę. Ja to na to czekam, żeby wyciągnąć nogę w ten moment. Ale on prosto szedł na tą dźwignię, to myślałem, to wstanę, bo stanąłem prosto na nodze i myślałem, że teraz już mogę tą sytuację uratować, tak? Czułeś, że potrzebujesz tego zwycięstwa po dwóch porażkach w KSW? Tak. Przyszłość dla Ciebie w KSW właśnie. Jak widzisz swoją przyszłość tutaj? To właśnie nie wiem. Teraz pierwsze zacząłem z dwa porażki, teraz wygraną TKO. No i nie wiem, zobaczę, mój menedżer to wszystko pogada z KSW. Teraz dalej trenujemy. Mój brat walczy 7 stycznia o pas w Niemczech na GMC. Roberto Zoldić walczy 17 grudnia FFC. To dla mnie nie ma odpoczynek, ja jestem cały czas w treningach. Odpoczynek będzie po walce mojego brata 2 tygodnie i potem następny rok, to nie wiem, jak KSW, mówiłem, ino zadzwonić, jestem gotowy. Masz jakiegoś zawodnika, z którym chciałbyś się zmierzyć? Chodzi tu o KSW oczywiście. Mi jest na razie obojętny, kto przyjdzie. 7-7, niech przyjdą. Miałem zawsze wyzwanie na Rafała Moksa. On walczył z Radomskim, też wygrał, mamy oba wygrane. Ale to nie jest teraz takie wyzwanie na Moksa. Mi jest obojętny, kogo mi dają. Ja jestem chętnie na walkę. Zawsze podczas wywiadów mówiłeś, że jakby MMA jest dodatkową pracą, bo normalnie pracujesz. Czy uważasz, że w najbliższym czasie może się to jakoś zmienić? To się właśnie w tym roku, w sierpniu zmieniło. Przestałem pracować, bo ja no skończyłem zawód i szkołę i dlatego teraz próbuję profesjonalnie, mam 26 lata i pracować zawsze mogę. To dlatego od tego sierpnia rzuciłem pracę i dlatego jestem chętny do walki, bo też potrzebuję te pieniądze, tak. Czy efekty połączenia waszych klubów z klubem Aziza Karaoglu to dały już jakieś efekty? No tak, no bo my teraz są więcej profesjonalnych chłopaków i dobrze trenujemy razem. Ale więcej muszę w tej walce też podziękować moim BJJ coach Alex Alves, co mi też dziękuję. Obrigado, jeszcze mi też dał niebieski pas. Dzisiaj to jest dodatkowe zwycięstwo dla mnie. Dzisiaj, I tak? tak, dzisiaj dostałem. I to mnie też cieszy, nie? No i wszystko razem to funkcjonuje, tak? Wygrane nie wiąże Cię jakoś kontraktem z KSW? Chciałbyś dalej walczyć za granicą i możesz to robić? To właśnie nie wiem. Nie wiem, czy. Ja dostałem właśnie kontrakt nowy z KSW na 3 walki. No i czy ja będę tam mógł jeszcze gdzie indziej walczyć, to zgadamy się zawsze z KSW, nie? Jak daleko jest do gali KSW, czy to pasuje, czy nie. No.